Kilka tygodni temu jeden z naszych widzów zauważył prace budowlane prowadzone tuż obok zasypanych ruin Zamku Krzyżackiego w Tczewie i zawiadomił o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace wówczas wstrzymano. W ostatnich dniach na tym terenie pojawili się archeolodzy, którzy badają działkę przylegającą do ruin. Właściciel działki chciałby wybudować dom wielorodzinny z parkingiem tuż obok średniowiecznych ruin wpisanych do rejestru zabytków. Został jednak zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych. Na zlecenie właściciela pracami kieruje dr Marek Jagodziński, którego największym dokonaniem jest odnalezienie słynnej osady Truso pod Elblągiem. Sprawdziliśmy, co w ostatnich dniach udało się znaleźć w Tczewie. Na tej działce odkryliśmy nic specjalnego, ciekawego. Są to relikty zabudowy z końca XIX, początku XX wieku, która tutaj istniała, prawdopodobnie związana z tartakiem parowym, który tutaj na tym terenie istniał. W zasadzie są to fundamenty zbudowane z potłuczonych, bardzo rozdrobnionych cegieł, przemieszanych z zaprawą cementowo-wapienną. Rozumiem, że nie będzie problemu, żeby dokończyć inwestycję planowaną przez właściciela działki. Zdecydowanie tak. No, tutaj oczywiście decyzję podejmie Wojewódzki Konserwator Zabytków. Już pierwsze odbiory tutaj były dokonane. Odkopując nowy fragment terenu, archeolodzy odsłonili także część ruin, które kilka lat temu zostały zabezpieczone geowłókniną i decyzją konserwatora wpisane do rejestru zabytków. Doktor Jagodziński wątpi jednak, aby te relikty były pozostałością po Zamku Krzyżackim. Ja nie uczestniczyłem w tych badaniach, niemniej jednak zapoznałem się z wynikami tych badań. Z czym możemy wiązać te relikty tej średniowiecznej zabudowy? Prawdopodobnie należy tutaj jakiś kontekst z Wisłą to łączyć, z jakimiś zabudowaniami magazynowymi być może jakimś bastionem kontrolującym żeglugę na Wiśle. Tak mi się wydaje. Natomiast sam zamek, jak wiadomo, został zniszczony jeszcze w czasach historycznych w XVI-XVII wieku. W XIX wieku władze miejskie nakazały rozbiórkę pozostałości tego zamku, także praktycznie myślę, że jeszcze jest szansa, żeby jakieś relikty tego zamku znaleźć, ale nie wydaje mi się, żeby to było w tym miejscu. Czyli to, co mamy tutaj za plecami zasypane, to według pana jest zabytek średniowieczny, czy nie? Jest to zabytek średniowieczny, niemniej jednak nie łączyłbym go w żadnym wypadku z zamkiem. Spytaliśmy rzecznika Pomorskiego Konserwatora Zabytków, czy faktycznie mogło dojść do pomyłki i błędnie uznano średniowieczne relikty za zamek. Ruiny zostały zakwalifikowane, zaliczone jako pozostałości reliktu zamkowego, który znajdował się w tym miejscu. Tak zostały wpisane do rejestru zabytków. Zadaniem naukowców, ich przywilejem jest zawsze wątpić, jednak urząd przypomina, że archeolog został tam powołany po to, żeby przeprowadzić maksymalnie kompetentnie i zgodnie z metodologią i metodyką przyjętych przy tego rodzaju pracach badania archeologiczne, a nie jest jego rolą jakby recenzowanie poczynań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, gdyż to Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku jest tą instytucją, która czuwa nad tym, żeby badania prowadzone przez archeologa wyznaczonego przez inwestora przebiegły w sposób prawidłowy i to urząd wypowie się na temat tego, jak te badania zostały przez archeologa przeprowadzone. Urząd jest tą akurat jednostką, która, mówiąc bardzo kolokwialnie, recenzuje poczynania archeologów, tak więc na razie niech archeolog przeprowadza badania, a po ich zakończeniu urząd zapozna się z wynikami i wtedy będziemy mogli wydać ocenę na temat tych prac i tego, co tam zostało znalezione.